Witam Państwa po przerwie. Michalina Szymborska, to są gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Oczywiście dzisiaj mamy wtorek, więc rozmawiać będę z Janem Rokitą, a bardziej kontynuować tę rozmowę. Wcześniej rozmawialiśmy z redaktorem Janem Rokitą o wyborach w Szwecji, a teraz porozmawiamy na temat, poruszymy temat, dlaczego były doradca Putina chwali Polskę. Panie redaktorze, słyszymy się ponownie? Tak jest, słyszymy się, niestety się nie widzimy. Mam niestety, nadzieję, ja też ubolewam, zobaczymy. Chociaż ja pana widzę, ale to jest, to nie to samo jednak, bo to jest tylko zdjęcie, to się nie widzi reakcji i naprawdę bardzo, bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że kiedyś też pan redaktor będzie u nas gościem w studio. Mam taką nadzieję, chociaż w Warszawie raczej nie bywam. Czyli tylko, a w Krakowie? Gdyby się pani przeniosła w Bieszczady ze swoją stacją, to bardzo chętnie to wtorek. Ale może jakoś, kto wie, zobaczymy jeszcze, jakie czasy przyjdą. Panie redaktorze... Namawiam, w Bieszczadach lepiej niż w Warszawie, zdecydowanie. No na pewno spokojniej, ja właśnie zazdroszczę tego panu redaktorowi, naprawdę zazdroszczę. Ale wracając do głównego tematu, czyli do tego, dlaczego były doradca Putina chwali Polska, to może zobaczmy fragment z Deutsche Welle, który opisuje rozmowę z Andrzejem Iłarionowem, który mówi o tym, że dostarczenie Ukrainie pomocy wojskowej od zachodnich partnerów i sojuszników jest jednym z kluczowych elementów dla zwycięstwa w tej wojnie. Jeśli chodzi o ogólne wsparcie dla Ukrainy względem potencjału, jakim dany kraj dysponuje, numerem jeden wśród sojuszników Ukrainy w tej wojnie stała się Polska. Mam na myśli nie tylko pomoc wojskową, ale i gospodarczą i liczbę uchodźców, którym Polska zapewniła schronienie. Panie redaktorze, no to, że Polska jest numerem jeden, to nie jest niczym zaskakującym, natomiast na pewno interesujące jest to, że właśnie owy były doradca Putina chwali Polskę. Wiemy, że on rozstał się z Putinem w 2005 roku. I tutaj pytanie, czy możemy mieć nadzieję, że właśnie takie pęknięcia w rosyjskich elitach władzy doprowadzą do obalenia Putina i zakończenia wojny? Jak pan redaktor też patrzy na tę wypowiedź? Wie pani, tu dwie rzeczy trzeba, o dwóch rzeczach trzeba pogadać. To znaczy, jedna rzecz to jest meritum, czyli ta kwestia relacji polsko-ukraińskich, a druga kwestia, może od niej zacznijmy, to jest sam Andrzej Mikołajewicz Iłarionow. Bo to trudno mówić o jakimkolwiek rozdźwięku w elitach rosyjskich, jak pani to nazwała. Andrzej Mikołajewicz Iłarionow to jest jeden z najbardziej zajadłych wrogów Putina, libertarianin, który od lat jest Amerykaninem tak naprawdę. Pracował przez całe lata dla Cato Institute, czyli dla libertariańskiego think tanku w Stanach Zjednoczonych. To ciekawe bardzo właśnie. I to ciekawe, pisał tam świetne teksty, nawiasem mówiąc. Ja pamiętam taki jego tekst, to bardzo inteligentny gość w ogóle. Pamiętam taki jego tekst parę lat temu napisany na temat tego słynnego obrazu Strasznocna Rembrandta. Nie wiem, czy pani go kiedyś naocznie widziała w Amsterdamie. To świetny obraz. Twierdził, że to jest obraz, który jest najbardziej wyrazistym w sztuce europejskiej symbolem swobód obywatelskich, wolności. To bardzo to ciekawie argumentował. To akurat utkwiło mi to w pamięci. Więc to bardzo inteligentny gość. Natomiast z tego Cato Institute go wylali w ubiegłym roku, pomimo że pisał tam świetne teksty, z bardzo prostego powodu. Mianowicie on napisał tekst twierdzący, że ten sławetny atak na Capitol, o który oskarżono Trumpa i trumpistów, to jest rzecz podobna do podpalenia Reichstagu w Berlinie w czasach hitlerowskich, czyli że to jest prowokacja, krótko mówiąc, ze strony lewicy amerykańskiej. No i wylano go za szerzenie teorii spiskowych, prawda? Więc to jest dzisiaj przez w tego typu instytucjach, nawet libertariańskich, jak Cato Instytut, niedopuszczalne. W każdym bądź razie Iłarionow rzeczywiście ma za sobą krótki okres pracy dla Putina. On był głównie doradcą Gajdara w czasach, kiedy w Rosji robiono liberalne reformy, premiera Gajdara. A
Putin, kiedy objął władzę w 2000 roku i montował taką ekipę reformatorów, poprosił go o to, żeby on stworzył dla niego ekipę doradców ekonomicznych, i on przez krótki okres czasu był rzeczywiście tym doradcą ekonomicznym Putina. Natomiast wykrył złodziejstwo na wielką skalę w Rosji i na tle kilku swoich publikacji i wypowiedzi na temat tego złodziejstwa musiał z Rosji uciekać, nie tylko od Putina, ale i z Rosji. Od tego czasu jest wrogiem Rosji i jest de facto człowiekiem zamerykanizowanym, więc trudno mówić tutaj o tym, wracam do początkowej tezy, że to jest jakieś pęknięcie w Rosji. To jest emigrant, który jest śmiertelnym wrogiem Putina i bardzo zdecydowanie sympatyzuje w tej wojnie z Ukrainą od samego początku. No właśnie, panie redaktorze, a tutaj też chciałam się odnieść do wypowiedzi właśnie doradcy Putina Andrija Ilarionowa, który mówi o tej potrzebie też dostaw ciężkiego sprzętu, ale też się pojawiają takie tezy, chociażby Petera Zeihana, jest to amerykański znawca geopolityki, i ocenia on, że właśnie dostawy ciężkiego sprzętu z zachodu na Ukrainę nie są już aż tak ważne po ukraińskim zwycięstwie w obwodzie charkowskim i zdobyciu sprzętu bojowego, który może posłużyć na wyposażenie i tutaj od 15 do 30 tysięcy nowych żołnierzy. Czy w związku z tym, jak pan na to patrzy, Ukraina nadal potrzebuje zachodnich czołgów i ciężkiego sprzętu, czy możliwe jest to właśnie ta ocena bardziej realna, chociażby tego geopolityka Petera Zeihana? Nie wiem, czy pan redaktor się zetknął z jego opinią. Nie, pani, nie znam tej opinii, natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości to, że Ukraińcy, jeśli mają mieć jakąkolwiek szansę przeprowadzenia kontrofensywy na południu, czyli zepchnięcia Rosjan za Dniepr i odzyskania Krymu, to potrzebują do tego dużej ilości nowoczesnych rakiet i nowoczesnych samolotów. I oni to mówią. To jakby ja nie jestem człowiekiem, który się zna na wojsku, w związku z tym powtarzam to, co oni mówili sami przez bardzo długi czas. I to zresztą dla człowieka nawet nie znającego się na militariach jest najzupełniej oczywistością, której nie trzeba argumentować. I w tej chwili jesteśmy w takim niesłychanie ciekawym momencie, dlatego że proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ukraińcy, prezydent Zełenski, jego doradcy, oni rzeczywiście nabyli perfekcyjnej umiejętności przez te 7 miesięcy wojny w publicznym formułowaniu presji, nacisku, lamentów, narzekań na to, że nie dostają takiej broni, jakiej potrzebują i w odpowiedniej ilości. Oni to robili prawie codziennie przez te 7 miesięcy, tworząc potężną presję, zwłaszcza na Amerykę, presję bardzo skuteczną, w wyniku której Ameryka dawała im coraz to nową broń, prawda? Tak. Coraz nowszych generacji, coraz nowszej jakości. I niech pani zwróci uwagę na jedną rzecz, to nie tylko ja to zauważyłem, ale zaczynają już o tym pisać w mediach amerykańskich. Od kilku dni, od tygodnia mniej więcej, ta presja publiczna ucichła jakby pod wpływem jakiejś czarodziejskiej różdżki. Ani Zełenski, ani nikt z jego doradców nie narzeka w ogóle na to, że nie mamy broni, nie mamy rakiet, nie mamy samolotów, tego chcemy. I wszystko przeniosło się na zakulisowe informacje, na zakulisowe negocjacje. To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że ona nam pozwala coś wnioskować. Co ona pozwala nam wnioskować? No to, że wygląda na to, że głód został zaspokojony. Że jest, może nie tyle, że został zaspokojony, bo oni nie dostali wystarczającej ilości rakiet i nie dostali do tej pory samolotów, których potrzebują. Tylko o czym innym to trochę świadczy. To znaczy, że negocjacje z Ameryką weszły w taką fazę, w której po raz pierwszy wygląda na to, że Amerykanie są gotowi im udostępnić każdą broń, to znaczy łącznie z samolotami i najnowocześniejszymi systemami rakietowymi. To jest jakby ta sytuacja. W związku z tym Politico na przykład pisał parę dni temu, że Biały Dom i Departament Stanu zbliżają się do decyzji, w której samoloty amerykańskie F-15, F-16
oraz systemy Patriot, czyli systemy obrony przeciwlotniczej, zostałyby udostępnione Ukrainie. Czyli że następuje pewnego rodzaju przełom mentalny pod tym względem w Waszyngtonie, jak gdyby Ameryka zaczynała się znacznie głębiej wciągać w tę wojnę, niż było to do tej pory. I to jest, wydaje mi się, powód, dla którego nagle mamy publiczne milczenie w tej sprawie, ponieważ rzeczy weszły w fazę no, wyjątkowo delikatną i wyjątkowo korzystną dla Ukraińców. Czyli podsumujmy, Ukraińcy dalej potrzebują broni, być może mniej potrzebują broni ciężkiej, której potrzebowali do tej pory, a dzisiaj już potrzebują broni bardziej wyrafinowanej, w tym zwłaszcza systemów przeciwlotniczych i samolotów. I po raz pierwszy pojawia się nadzieja na to w Waszyngtonie, że mogą taką broń uzyskać. I jeszcze na jedną wypowiedź bym zwrócił uwagę w ostatnich dniach. John Herbst, to jest były ambasador amerykański w Kijowie, a teraz jakiś tam dyrektor w Atlantic Council, parę dni temu mówił, że kwestia samolotów dla Ukrainy, czyli pamiętamy w marcu rzecz, która bardzo ostro skłóciła Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Kwestia samolotów zbliża się do rozstrzygnięcia, albo jest nawet już rozstrzygnięta w Waszyngtonie wedle tego, co on wie, że samoloty dla Ukrainy to jest kwestia bardzo krótkiego czasu. No to pokazuje, że rzeczywiście ta wojna może przybrać, gdyby tak miało być, nowy kształt i to kształt bardzo korzystny dla Ukrainy i że zaczynają się dziać rzeczy, których trudno się było spodziewać. I też, panie redaktorze, widzimy tego echa, chociażby wypowiedź generał Ben Hodges uważa, że Ukraina w ciągu kilku miesięcy odniesie zwycięstwo i wierzy, że do końca roku może się to wydarzyć. Bez tej sytuacji, którą pan redaktor teraz opisywał, pewnie takie wypowiedzi by się nie pojawiały. Ale wróćmy jeszcze do Polski i zobaczmy, co premier Mateusz Morawiecki mówił właśnie o wsparciu Polski, o tym, jak Polska wspiera Ukrainę. My w Europie Środkowej doskonale wiedzieliśmy, czym grozi rosyjski imperializm i bierność, pasywność wobec tego imperializmu. Kiedy ostrzegaliśmy przed odrodzeniem tych neoimperialnych skłonności, neoimperialnych ambicji Kremla, traktowano nas z przymrużeniem oka. Traktowano nas często jako głos histerii. Dzisiaj widzimy, że nasz głos był głosem proroczym. Dzisiaj przyznają nam rację, kilka dni temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przyznają nam rację liderzy innych państw członkowskich, Edward i ja słyszymy ten głos dzisiaj, dopiero w ostatnich kilku miesiącach na Radzie Europejskiej. No właśnie, panie redaktorze, my słyszymy tutaj o tym też, premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że Ursula von der Leyen też docenia Polskę. Wszyscy się cieszymy, że polski rząd jest liderem w tej pomocy Ukrainie i taki mały, krótki eksperyment myślowy, co by było, gdyby rządził Donald Tusk. W jakim miejscu bylibyśmy dzisiaj, gdyby polski rząd nie był tym liderem w pomocy Ukrainie? I tak w dwóch, trzech zdaniach. Bylibyśmy pewnie w tym samym miejscu. To znaczy, Tusk rzeczywiście miał taki okres, zwłaszcza pod wpływem Sikorskiego, próby przełamania impasu w relacjach polsko-rosyjskich, ale potem mu się to zdecydowanie odwidziało, kiedy zobaczył, że to nie prowadzi do żadnych skutków i dzisiaj, w dzisiejszych realiach wystarczy wziąć ostatnie wystąpienie Tuska już nie pamiętam, gdzie to miało miejsce teraz, z Poczdamu, prawda, żeby zorientować się co do tego, że w polskiej polityce w sprawie rosyjskiej istnieje konsensus, nawet jeśli w przeszłości nie istniał, prawda. To jest nowe zjawisko i to jest zjawisko bardzo korzystne, dlatego że w Polsce mamy bardzo mało konsensusu w jakichkolwiek sprawach, a w sprawie Ukrainy i w sprawie Rosji ten konsensus mamy. I tutaj tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Jan Rokita, publicysta Tygodnika Sieci, był dzisiaj moim państwa gościem. Mam nadzieję, że do zobaczenia, a nie tylko do usłyszenia za tydzień we wtorek. Dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Państwu również dziękuję. Miejmy taką nadzieję. Wszystkiego dobrego.